Alert Finanse.pl zapytał, czy wybór nowego prezesa NBP może mieć znaczący wpływ na notowania złotówki. Oczywiście, że NBP może funkcjonować bez osoby prezesa, ale przez krótki czas. 2 miesiące nie jest to czas nadmiernie długi. To po pierwsze. Po drugie, jak wiem, w Sejmie jest nowelizacja ustawy o NBP, która odpowiednio dookreśli rolę zastępcy prezesa, także pan Piotr Wiesiołek by nie mógł spełniać tą funkcję w tej chwili, w tym okresie interregnum, do czasu, kiedy będziemy mieli nowego prezydenta i kiedy on wyznaczy, czy zaproponuje nowego prezesa NBP. Także nie ma w tej chwili żadnego zagrożenia. Jaka osoba powinna stanąć na czele Narodowego Banku Polskiego? Najlepiej to, nie możemy mówić o nazwiskach, przynajmniej ja nie chcę mówić o nazwiskach, a najlepiej by to była osoba, która po pierwsze zna się na materii, czyli zna się na polityce monetarnej, zna się na zarządzaniu bankiem, najlepiej bankiem centralnym, najlepiej z tytułem profesora, no i najlepiej bardzo uznana za granicą. No jest kilka takich osób w Polsce, niekoniecznie one mają odpowiednie konotacje polityczne i tu może być jakiś problem, no ale to już zostawiamy to politykom. Wiele osób się boi, że właśnie ten wybór przed wyborami mógłby mieć charakter polityczny, jak to zazwyczaj bywa, i może faktycznie słusznie, że wstrzymamy się z tym wyborem jeszcze przez jakiś czas. Natomiast tutaj wsprzęganie tego w machinę kampanii wyborczej mogłoby być troszkę ryzykowne. I jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy wybór osoby, konkretnej osoby na fotel prezesa NBP może mieć wpływ na kurs naszej monety? Niewątpliwie wybór prezesa nie będzie miał żadnego wpływu, dlatego że widzieliśmy, jak odchodził pan Leszek Balcerowicz, nic się nie działo. Widzieliśmy, jak przyszedł pan Skrzypek, nic się nie działo. Widzieliśmy teraz, jak rządzi pan Wiesiołek, nic się nie dzieje. I nic się nie będzie działo, no chyba, żeby ktoś wymyślił osobę, która zupełnie się nie zna na kierowaniu bankiem centralnym. Jest zupełnie nieznana, ale to jest przecież nieprawdopodobne. Dobrze, dziękujemy ślicznie. Przede wszystkim sądzę, iż nowy szef NBP zostanie powołany dopiero po wyborach prezydenckich. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał właśnie tego dość już na bliższych dniach, gdyż ekspertyzy raczej pokazują, że pan Wiesiołek może być jeszcze PO prezesa przez właśnie parę tygodni. Natomiast nowa osoba będzie wybrana też po części politycznie, gdyż będzie mianował prezydent. Natomiast kandydatur jest dość dużo, więc myślę, że tak naprawdę ręki już pogodziły się z tym, że będzie nowy prezes i tak naprawdę dla rynku nie ma to większego znaczenia. Chyba, że wygrałby pan Kaczyński i mielibyśmy jakąś osobę, która nie jest rynkom znana, która na przykład ma dość radykalne poglądy. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które są na liście kandydatów, na przykład pan Filar czy też inne osoby, są to osoby rynkom znane, są to byli członkowie poprzedniej Rady Polityki Pieniężnej, więc myślę, że dla rynków ważniejsze jest to, co dzisiaj się dzieje teraz wokół Grecji i wokół Hiszpanii, Portugalii, niż właśnie wybór przez NBP. Dziękuję. Wydaje mi się, że nie ma dużego pośpiechu, żeby wybierać nowego prezesa NBP, zwłaszcza, że powinien to być bardzo rozważny wybór, od którego sporo zależy, jak rynki finansowe zareagują i jak ocenią nowego kandydata. Tutaj wszystko w tym momencie funkcjonuje prawidłowo. Oczywiście należy pamiętać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i widzimy, co dzieje się z walutą ze względu na to, co dzieje się w strefie euro. Natomiast wszystko wskazuje, że nie ma tutaj zagrożenia ani w przypadku inflacji, ani ataku na polską walutę. Nawet jeżeli to jest pełniący obowiązki prezesa NBP. Czyli tutaj, skoro wybory są już niedługo, nie ma powodu, żeby nie poczekać. Jeszcze takie pytanie. Czy polska waluta może w jakiś sposób zareagować na wybór konkretnej osoby na fotel prezesa NBP? Czy ta decyzja może wywołać jakieś zawirowania?
Wydaje mi się, że tylko wybór złego kandydata mógłby wpłynąć negatywnie, natomiast nie podejrzewam, że nagle doszłoby na przykład do umocnienia polskiej waluty, bo wybrano najlepszego kandydata. Raczej wszyscy oczekują, że będzie on dobry, czyli reakcja rynku będzie neutralna. No tak jak wspomniałem, chyba że będzie to nieakceptowalna jakaś kandydatura, no ale tego również się nie spodziewam, czyli generalnie można powiedzieć, że to nie powinno mieć przynajmniej krótkoterminowo dużego wpływu, natomiast długoterminowo oczywiście to ma ogromny wpływ, no bo czeka nas wejście do strefy euro, no i być może to właśnie nowy prezes NBP będzie nas do tej strefy wprowadzał.